Obchody jak co roku organizują władze miasta ze Stowarzyszeniem Radomski Czerwiec 76 i Solidarnością Ziemi Radomskiej. Pierwszym punktem był półmaraton, który odbył się w poprzedni weekend. Następnie w miniony piątek na Placu Jagiellońskim odbyło się widowisko muzyczne Radomski Czerwiec Wolności, które zgromadziło wielu radomian. Na scenie zaprezentowali się Stanisław Sojka, Baranowskie i Organek. Nasze obchody obchodzimy pod tytułem Zaczęło się w Radomiu. Mamy świadomość, że polska i europejska droga do wolności zaczęła się w Radomiu, ale zaczęła się od wielkiej odwagi, wielkiego bohaterstwa ludzi, którzy w 76 roku postanowili powiedzieć dość komunistycznej władzy. W sobotę odbyła się bezkarna półkolonia zorganizowana przez Stowarzyszenie Droga Mleczna. Dorośli mieli okazję pokazać swoim dzieciom i wnukom dawne wakacyjno-kolonijne zabawy i aktywności, a nawet sami wziąć w nich udział. Konkurencje są różne. Przede wszystkim postawiliśmy na retro zabawy, retro konkurencje. Chcemy pokazać dzieciom, że świetnie można spędzić czas bez smartfonów na świeżym powietrzu i przypomnieć zabawy, w których brali udział ich rodzice bądź dziadkowie. Na przykład gra w gumę, skakanie przez skakankę, mamy kolonijny chrzest, ale jest również obieranie ziemniaków. Nad zalewem na Borkach zebrało się wielu mieszkańców. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta tutaj nad zalewem na Borkach, żeby uczestniczyć w grach i zabawach rodem z PRL-u, takich, których my doświadczaliśmy, będąc na koloniach i półkoloniach. Mam nadzieję, że to popołudnie będzie świetną zabawą dla wszystkich, którzy tutaj przybędą. Zabawą, która zakończy się ogniskiem i kiełbaskami. Nie brakowało zabaw zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników. Czysty przypadek, byliśmy tutaj na spacerku. Zobaczyliśmy bardzo duże zainteresowanie. Weszliśmy na teren tego obiektu, że tak powiem. Okazało się, że jest bardzo dużo ciekawych, atrakcyjnych aktywności, bardzo się podobają chłopcom aktywności i dlatego tutaj jesteśmy zachwyceni. Co wam się najbardziej podoba? Chodźcie, powiedzcie nam. Jak się kąpaliśmy i jak robiliśmy zadania. A jakie zadania robiliście? Bieg z jajkiem. I bieg z jajkiem. W niedzielę odbył się piknik rodzinny Przystanek PRL. Wśród atrakcji znalazły się m.in. przejazd trasą radomskich wydarzeń czerwca 76, zwiedzanie zabytkowego Ikarusa i wystawa PRL-owskich samochodów. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych. Kultowy ogórek zawozi Państwa na spacery. Łatwo zauważyć, że po bilety ustawiły się kolejki, dokładnie jak za PRL-u. Zresztą nie tylko po te bilety, bo także dania z baru mlecznego cieszą się ogromnym powodzeniem. Te oczywiście najprostsze, czyli kluski ze śmietaną, kompoty owocowe, ale też inne artykuły reglamentowane. Rozdajemy dzisiaj wszystkim mieszkańcom Radomia kartki reglamentacyjne. Można spróbować orężady, można skorzystać ze szarego mydła, ale też i zobaczyć, do czego służyło. Radomianom bardzo spodobało się to wydarzenie. Tłumnie przybyli na plac Korazziego, aby spróbować wody z saturatora i powspominać dawne czasy. Ci, z którymi rozmawialiśmy, przyznali, że tego typu wydarzenia są ważne, aby przybliżyć młodszemu pokoleniu przeszłość. My już mamy trochę lat, także delikatnie, może nie byliśmy tak w takim wieku, na pierwszym ogniu. Ale wiemy, pamiętamy ten 76 rok. Myślę, że wspomnienia trzeba ich kultywować i wydaje mi się, że jest to dobra inicjatywa. Super, że są organizowane takie imprezy, które to jest przypominają dla naszych młodym ludziom właśnie, jak to było kiedyś. Skąd decyzja, żeby tutaj przyjść? No po to, żeby popatrzeć i wspomnienia wróciły. Jak te wspomnienia właśnie? No tamte czasy to nie chciałabym, żeby wróciły. Teraz jest dużo lepiej. W ramach tegorocznych obchodów rocznicy wydarzeń z czerwca 76 we wtorek o godzinie 18 u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Obchody zakończy w środę koncert religijno-patriotyczny w wykonaniu Dariusza Stachury i artystów Polskiej Opery Kameralnej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Do 30 czerwca potrwa akcja Smaki PRL. Niektóre restauracje serwują dania i napoje z lat 70.